Dzyń, dzyń. Nikt się nie niecierpliwi i nie pyta się, co to jest ten niedotrach. Tak mi się skojarzyło, zanim złapałem kamerę, bo szukałem się sobie, jaka jest przyczyna tam pewnych komentarzy, pewnej nierównowagi. Aha, nierównowagi. Jakiś tam czas, chyba to była ósemka, ta część, cały ten zgiełk, ale 8. Zacząłem mówić o mandalach, o tym, że męska, żeńska, bo dzisiaj dopisała korespondentka, mówi, każdy ma obie części płci. To jest pomieszanie z poplątaniem, owszem ma, ale to i teraz tym usprawiedliwiacie patologię. Przysłała mi Ola link do TikToka, ja zajrzałem, bo rzadko tam naglądam bezpośrednio na ten polskojęzyczny, ale będzie trzeba, no jak mi czasu starczy. W każdym razie włączyłem tam, tak jak na YouTubie, podpowiedzi są po prawej, no i sobie włączyłem jakieś tam dwa ciekawe tytuły obok. No i dziewczyna w formie żartu tam nagrała sobie, że ona teraz będzie w żeńskiej energii i tak udaje. I na dole tam było kilka, tak, u mnie jest tak samo, faktycznie. I czyli dużo dziewczyn jest w tej części yang, w tej męskiej. No i uważacie, że to jest w porządku. To nie jest w porządku, bo... No bo nie może być, no. Ciała nasze są jak nastrojony instrument, jak radio. No tak jak mamy, no, powiedzmy, altówka i skrzypce. Jedno i drugie bardzo podobne, tylko jedno wydaje grubszy dźwięk. Po prostu inny instrument, na inną częstotliwość. Niby ma to samo, niby są struny, ale... Coś jest nie tak, coś jest inaczej. I inny dźwięk, inny efekt. Nasze ciała są portalami ściągającymi energię w tą naszą rzeczywistość. I teraz jeśli macie ciało żeńskie, to ono jest lekcją operowania energiami żeńskimi. No, jeśli ktoś ma ciało męskie, to jest, no oczywiście teraz tak, jest ta mandala, jest możliwość tak, no zmiennie, tak zapasowo bycia. Mężczyzna może być trochę żeński, odwrotnie, ale to nie może być nieustannie, stąd się biorą wszystkie choroby dzisiejsze. Stąd macie raki piersi, bo przeszliście na stronę męską, i jest za dużo testosteronu i ta subtelna budowa żeńska po prostu tego nie wytrzymuje. Wszystkie schorzenia narządów rodnych żeńskich są stąd, że ciało funkcjonuje, próbuje, jest zbyt długo, nieustannie stara się transmitować te energie męskie, do czego przystosowane nie jest. To tak jakby tą, powiedzmy, altówką, tam, no to w ogóle jest inny instrument, ale czasami podpowiadam, jakby wziąć taki kosztowny zegarek i zacząć nim wijać gwoździe. No może by i się udało nawet jakiś mały gwoździk tam wbić, no ale jaki będzie efekt? Czasami mówię o samochodach, że istnieją tam sportowe, skórzane siedzenia i istnieją ciężarówki. Czy można przy pomocy Ferrari wozić cement albo wapno? No, może by się dało, no, jakiś koc tam rozłożyć, ale czy to będzie miało sens? Wszystko można. Ktoś mnie tam ostatnio też pytał, ach, to była już korespondencja prywatna. Z pewnym, no i to też jestem przy, bo zapowiadałem wam, że chciałbym porozmawiać o pantoflarzach. Trafił mi się kolejny taki mężczyzna, nie mężczyzna. Wrócę ja jeszcze do tej części 8, tak chyba, ta mandala i te energie yin yang. Bo jeszcze raz się zastrzegę, a wtedy zacząłem i minęło pół godziny, to ciężko w ogóle te tematy dokończyć. Tak, mamy, ja tam wtedy też powiedziałem, jest, mamy i żeńskie i męskie, tylko to jest tak jak lewa ręka czasami może zagrać tam po prawej, ale i będzie niewygodnie sięgnąć, jest daleko. A ona jest od tego, żeby na klawiaturze na tych niższych dźwiękach grać i przeciwnie. I teraz, jeśli
nastąpiła, to jest, mówił Savileff ostatni w tej drugiej części, którą wgrałem bodajże wczoraj, o tych kosmitach, co tu nad nami eksperymenty, no mamy te eksperymenty i musimy się z tego wygrzebać. Może mieliśmy zrozumieć naturę swojej płci, no będą jakieś wnioski. W każdym razie cieszę się i do... bo ja już chciałem milczeć, już nie chciałem w ogóle na ten temat rozmawiać. Mówię, rozleci się to wszystko, kto ma, kto tam brnie w to wszystko, w to, takie wojowniczki różne tu się wpisujące twardo. A to brnijcie sobie, proszę bardzo, rozpędź się, jeszcze szybciej się rozpędź na tą betonową ścianę, proszę bardzo. Ja, każdy ma swoje życie, ja zostałeś czy zostałaś ostrzeżona, jak chcesz sobie doświadczeń. No, nasze życia, nasze ciała są, sobie doświadczamy, możesz sobie wszystko. No i tak już w pewnym momencie machnąłem ręką, jak jeszcze blokady na kanale miałem, jakieś tu wojowniczki się wkręcały. No, ale na szczęście, przynajmniej widzę to, nie wiem jak to jest na naszym, ja sobie pośledzę tamtego TikToka. Na razie widziałem w tych trzech nagraniach, że takie dumne panie, że och, ja też tak mam, ja taką jestem, inaczej to nie, bo ja taka jestem. No młode dziewczyny to zazwyczaj są, bo tam później się zaczynają wszystkie inne komplikacje. Na zegarku czas mija, albo nie ma skojarzeń, przyczyny ze skutkiem się nie kojarzy. I tak brną w to, później nie wiedzą, może wiedzą w lekarzy, lekarze też nic nie wiedzą. Albo nie chcą wiedzieć, bo to wygodniej mieć całego pacjenta, a nie żeby kogoś tam wyleczyć. Oj, no dobrze, i teraz tak, mamy faktycznie każde płci, tylko teraz tak, są ci żeńscy mężczyźni, którzy, nie, to napisała teraz jedna z dziewczyn tam w komentarzach, albo może to chłopak napisał, że tak jest wygodnie, faktycznie tak jest wygodnie. Jednym z tych filmów, który teraz, no już macie go, możecie go obejrzeć. Pani Grey tam jest na końcu, ten jej portal, to pierwsze nagranie jest z tego kanału. Nie było jeszcze u mnie tego. No i opowiadała historię, jak mężczyzna poszedł na plac zabaw i tam dalej już wszystko macie. Kto nie widział filmu, to podam tutaj link. No i tak to jest. Wiele z was, jak to... Nieustannie zarzut, albo on się nie interesuje dzieckiem. I teraz bardzo możliwe, że wy nieświadomie, żeście to zniszczyły, kiedy było tam 5 lat, 4, może 6. I w końcu mężczyzna załamał się i puścił. Ja sobie przypominam teraz, jak to było u nas w domu. Ojciec też w pewnej chwili zrezygnował. Chociaż jak byliśmy bardzo mali, to jakieś tam bunty były. Ja sobie odsapnę tą myśl, odpuszczę, bo włączyłem w ogóle kamerę, żeby wam opowiedzieć, opowieść o pilocie i żonie.